How can you wash in this cold water? Of doom. Tak, kochane, szum morza specjalnie dla was. Noga idzie! Patrzcie, moja mama oszalała chyba. No, oszalała. Oszalała. Strasznie. Taka duża na małą trampolinę. Skaczące jakieś. Krzyczałem. Tak, z dziewczyną ty głośniej krzyczałeś od ludzi. Ale we dwójkę! No, ale nie lubię na klasie więcej. Wszyscy słyszeli się. No, Darek. Słuchajcie, to tak Darek może trochę ma rację, tak energia była nawet niezła, ale trochę za słaba jak dla niego. To żeby ten hałas był większy, powtórzymy to. A, możecie krzyczeć, wrzeszczeć, pierdzić. Nie, pewnie nie lepiej. Kobiety, które mają dzieci, wyrzucają dzieci też flaszą. I tak mamy wyrzuciły. Można wyrywać włosy, wchodzić na drzewa, też się zdarzało na naszym show. Okej, okay, uwaga! To powstać na lampę, nie tylko mogą wchodzić na lampę, ale dobra. Okej, okay, uwaga, ostatni raz zaczynamy. Raz, dwa i trzy! A ile wariaci! Potrafię. Ale wariaci, skupancy, fajni są. Lepiej jak w Mongoli. Dobra, to jeszcze... Pomysł, słuchajcie, to jest wybitna postać, jeśli chodzi o taniec w Polsce, bo nic nie osiągnął w Polsce. Ale w Brazylii nie osiągnięcia. W Polsce nic, a mieszka 20 lat, ale nic. Ale tak na poważnie to jest ta postać, która prezentowała swoje umiejętności na większości ulic Europy i świata.
Nie podrywamy teraz. Już Brazylia, już. No. Jeśli chodzi o Roberto, to jest ta postać, która prezentowała swoje umiejętności na większości ulic Europy i świata. Jako jeden z niewielu pierwszych Polaków, osób, które przecierał szlaki tancerzom na arenie ogólnoeuropejskiej, tańczył między innymi jako jeden z pierwszych Polaków na ulicach Barcelony, Hiszpanii, Francji i wielu innych miast, utytułowany tancerz, wielkie brawa. Roberto! Moi drodzy, jako kolejna osoba, no nie uwierzycie, człowiek, który gdzieś się nie pojawi, to fenomen. Przystojny, utalentowany, wspaniały, bogaty, piękny uśmiech, ja. Robert, ty. Moi drodzy, przed Państwem twórca salta w Polsce, przed Państwem Darek. Tu teraz swoje salto, autorskie salto, robi jako jedyny Polak to salto, zresztą on je wymyślił. Pozycja wyjściowa, klaszczą tylko ci, co nie potrafią, wszystko wyprostowane. No, nie wszystko. No, nie wszystko, nie. Wiadomo, że nie wszystko. Uwaga na trzy. Raz, dwa, trzy. Biegu. Nie wiem, przynajmniej, wiesz? Nie zakłapuj się, kiedy ty. Ale zobacz, jaka prędkość. No, to jest niesamowite. Nie. No i teraz mi już przeskoczyłeś, już nie wiem. Nie, znowu foch. A jednak! No. Kubańcu, słuchajcie, kobiety, to jest taki agent, gdzie nie wystąpi, to od razu zawsze poszło kobiety. Numer telefonu, to tamto. To czystek, powiem, bo niech wiedzą. Powiem. W ogóle jak ty to robisz, człowieku? Słuchajcie, dziewczyny, kobiety, a nie ma dziewczyny. Zobacz, się uśmiechają, patrz. Znowu to zrobiłeś. On ma chłopaka. Nie, żartowałem, ty nie jesteś gejem, twój chłopak jest. Pięć nie bici. Przed Państwem szarpotny już polski fanicoliczny, dwukrotny reprezentant z mistrzostw świata z roku 2003-2004. Już, sorry, że ci przerwę, ale akurat idą do nas. Dobra. Cała Polska do nas idzie. Kurde, ale kolejny show, no. Ale wszyscy do nas. Jaki to rozczarny. Nie pomieszcie was. Nie pomieszcie was, nie trzeba. Proste, dobrze. Jak bardzo chciałbyś prosto, to wpadniecie do wody w końcu. Zabijcie na prawo albo w lewo. Dobra, tu, tak, dobra. Ty, zobacz, my tylko Polacy na naszym szopie, jak idą następni. Por. Tam gdzie grałeś, por. No grałem, ty. W tym filmie, por. A nie, Portugalia. O, Roberto, może powiedz coś. To jest twój język, powiedz coś! Oni mają ten sam język, powiedz coś szybko, no! Jak się mówi po portugalsku, to? No, cześć! Cześć! Hola! Hola! Pani, nie ma Ola, nie o to mi chodzi! Hello! Oh, yeah! O, jeju, on patrzy na mnie jak na wariata! Oj, piękny idzie! Ty, chyba! Dobra! A co to jest? Ej, jaki sposób? Jaki sposób musimy być? Cypry, cześć! Ej, Pokemony! Ej, tata! Tata, co robisz? Ej, no, ale fajna los! Ej, Cinek! Patrz, to jak mnie zmierzyło. Cija, Indonezja, tutaj! Zupę waszą jadłe! Zupę! Hello, I love you! Indie, Apache! Ja tam ją mam. Ale tempo!
Oj, tu mogę, ale to nie twój show! Ty to jest swój program! Tu mogę, ale to nie twój show! Porwaliście? Porwaliście? Ale fajnie było! Wracamy do show, Dobra, dobra. Moi drodzy, no przed Państwem, pochodzący na poważnie z Mongolii, 12 lat bez papierów w Polsce, mieszkający u nas, tańczący z nami, to jest osoba, która Państwa za bardzo nie zrozumie, ale się nie martwcie. Mongolia, normal people, normal show, no i na kłonę, no. Moi drodzy, półfinalista ma talent. Osoba, która prezentowała swoje umiejętności w wielu krajach świata niedawno dla Polonii w Chicago. Bardzo brawa, Patryk. I ostatnia osoba i zaczynamy. Najgłupszy w ekipie to ten, który tam przez chwilę się... Ja ci nie mogę. Gdzie się nie pojawi, po prostu ciągle z nim problemy, wstyd nam przynosi. W Sopocie ostatnio wlazła lampę 10-metrową, straż go ściąga. No nie, no znowu! Małpa, wracaj tutaj! Małpa, no! Przestań! Daj mu szybko banana! Banana szybko mu! Banana na dół, banana! Banana, banana! To on zrozumiał, ty! Moi drodzy, przed Państwem brązowy medalista mistrzostw Polski pięciobojowy weteranów lekkoatletycznych, brązowy medalista mistrzostw Polski Ośrodka Sprawności Fizycznej Wojska Polskiego, czterokrotne zwycięzca niegdyś największej imprezy pod tytułem Rytm Ulicy. I to jest jedna z niewielu osób w Polsce, która prezentowała przekazy motywacyjne dla polskich olimpijczyków pod tytułem Cechy Mistrzów. Kochany brat, prawie 40 lat, Krzysztof Grzybowski, wielkie brawa. No to zaczynamy! Nic nie zaczynamy, Cinek! Czemu? Bo jeszcze ty! Tak! Nie musisz. Jak to nie musisz? No dawaj, no, proszę. Nie musisz. Dawaj, też ludzie chcą cię poznać. Aha, moi drodzy! I oto on! Dawaj, dawaj! Taki sam głos! I to jest było tyle! Ty, i tak dużo o tobie powiedział! Dobra, dobra, przywitamy go jak gwiazdę. Chłopaki, zróbcie mu bramkę. Wy, moi drodzy, w momencie, gdy Cinuś przejdzie przez tą bramkę, witacie go jak jakąś wielką, znaną gwiazdę, na przykład mandarynę. A Cinuś zaprezentuje Państwu... Nie, nie wejście smoka, to już było w 82. Teraz zaprezentuje Państwu wejście świni do jaskini. To by pasowało. Salto? Salto, ale na ziemi. Cinuś, żeby przejść, musisz wypowiedzieć hasło. No. A, to wszyscy wiedzą to w Polsce. Ty zamiast tu się. Zimno. Szlaban do góry mogą. Nie ma problemu, niewiasto. Nie podrywaj teraz jego, bo show jest. Tak mi się podoba, to co? A, no. Proszę panią, on nie patrzy na wiek, przebieg, bierze wszystko. A, ale to potem, to potem. Jestem za! Ale mi reklamę zrobiliście tylko! Jestem za! A się napaliło? No! Aż się spuciłem! Otwierajcie, bo zaraz się rozpędzę! Hasło Mongoły! Biedronka! Szlaban ty, szlaban tam! Nie! Biedronka! Pokémony, Pikachu, Power Ranger, Lego Ninja, Kupu Panda, Pluto! O, dobra! Moi drodzy, o tym człowieku mógłbym Państwu opowiadać i opowiadać i opowiadać, ale zabrakłoby nam czasu, dlatego powiem w skrócie. Ten człowiek to wiecie kto? Kompletne dno. Ale cię wrobił, ty! Słuchajcie dalej, koncertował z takimi gwiazdami jak Madonna, Christina Aguilera, Michael Jackson na pewno, Britney Spears. Kto? Britney. Britney, mówiłeś, że tańczyłeś z Britney. Tak, mówiłem wam, ona chciała tak tańczyć, A ja mówię, no. Nie przyjąłeś kontraktu? No. I słuchajcie najlepszego, w ostatnim czasie trafił mu się kontrakt życia. Podchodzi biznesmen w gejerku, walizka do niego i oferuje mu kontrakt życia, niedostępny zresztą dla was, zwykłych śmiertelników. I w obecnym czasie pracuje w Biedronce na kasie. Ważne. Twórca i autor pokazów motywacyjnych na galach mieszanych sztuk walki,
dla naszych olimpijczyków, takich jak Paweł Nastula, Andrzej Wroński, a także na gali olimpijskiego boksu w Karlinie. W 2001 roku reprezentował nasz kraj na nieoficjalnych mistrzostwach IBE w Rotterdamie w Holandii, dochodząc do ćwierćfinału, tym samym przecierając nam, Polakom, drogi na arenie międzynarodowej. Zawody, które swoją historię zaczęły w 1998 roku, 4 lata później, w 2001 roku, pierwszy Polak to właśnie Cinek. Oprócz tego wyróżniony przez samego ojca chrzestnego hip-hopu DJ-a Kula Herka jako jedna z najbardziej kreatywnych osób w tymże tańcu. Czterokrotny mistrz Polski w tańcu ulicznym, czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski w pięcioboju lekkoatletycznym do lat 35, dwa maratony na koncie po 42 km, 195 metrów. Jego umiejętności i możliwości zostały opisane w książce Jak to szkoli i motywuje młode pokolenie ludzi pod względem samorozwoju i motywacji. Wielkie brawa, mój brat Bimocinek! Dziękujemy Państwu serdecznie. Słuchajcie, zanim odejdziecie na jakieś...